życie, przez całą szkołę nabieramy takich nawyków, że staramy się celować w pewne schematy, odpowiedzi, takie jak od nas żądają. Jak trafię w jakąś cyferkę albo wyraz, który jest tak zwaną poprawną odpowiedzią, no to mam piątkę. A jak błądzę i coś mi nie wychodzi, to mam dwóje i jestem za to karany. I to tak przez wiele miesięcy czy lat tworzy w nas taki mechanizm szybkich rozwiązań. Jakiekolwiek mam rozwiązanie, to jest najlepsze rozwiązanie na pewno. No i takie rozwiązanie daje. A dzisiaj chcemy oduczyć się takiego podejścia i myśleć tak rozbieżnie, czyli generować takie różne pomysły, które później można rozwijać. Bardzo pozytywne są moje wrażenia. Dużo się tutaj nauczyłam na tych warsztatach, szczególnie rzeczy praktycznych, które możemy zastosować właściwie już od dzisiaj, czy właśnie przy realizowaniu swoich prac doktorskich, magisterskich, jak i także w życiu codziennym. To, co nas uczą studia, szczególnie na uczelni technicznej, no są to rzeczy ważne, przyszłościowe, ale zauważam, że wielu ludziom brakuje tego aspektu właśnie umiejętności miękkich, czy to prezentacji siebie, ale też po prostu myślenia w niestandardowy sposób. Celem tego projektu tak naprawdę jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród studentów, pracowników i mieszkańców ogólnie Unii Europejskiej. Chodzi tutaj o to, żeby takich innowatorów ściągnąć do Europy, zatrzymać w Europie, abyśmy tutaj mogli tworzyć nowe technologie, zakładać nowe firmy oparte o zaawansowane technologie.